Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję z cyklu Pewniaki Maturalne z iKamat. Myślę, że czujecie to samo dokładnie co ja. Matura z matematyki coraz bliżej, a tutaj trzeba jeszcze tyle rzeczy powtórzyć. Ja na tą specjalną okazję, na tą sesję przedmaturalną przygotowałam dla Was pewniaki maturalne według iKamat. Zapraszam więc do rozwiązywania tych zadań, które chciałam Wam na tym spotkaniu przedstawić. Wiesz, przerobienie razem ze mną 10 zadań nie daje Ci gwarancji, że Ty zdasz maturę, ale daje Ci taki sygnał, co jeszcze warto by było powtórzyć w te ostatnie chwile przed maturą. Zapraszam Cię do obejrzenia moich playlist ekspresowe powtórki do matury, czy też a co było na maturze podstawowej, jeszcze w te ostatnie momenty. Te ostatnie momenty mogą być kluczowe w przypadku właśnie tutaj przygotowania do Twojego egzaminu dojrzałości, jakim jest matura, w tym wypadku matura z matematyki. Dlatego zapraszam Cię i zachęcam jeszcze do wyćwiczenia tych rzeczy, które mogą być dla Ciebie jeszcze problemem. Z jakimi trudnościami jeszcze się spotykasz, obejrzyj sobie jeszcze filmy moje przed maturą. Być może dzięki temu jeszcze lepiej zdasz maturę, czego Ci oczywiście życzę z całego serca. Jako pierwsze zadanie wybrałam zadanie z funkcją. Dziedziną funkcji o wzorze g od x równa się w liczniku pierwiastek, a pod nim 10 minus 5x, podzielone przez i w mianowniku jest x kwadrat minus 9 jest. I teraz odpowiedź A. Dziedziną jest przedział od minus nieskończoności do dwójki domkniętej z wyłączeniem minus trójki. A może odpowiedź B. Od minus nieskończoności do dwójki domkniętej. A być może odpowiedź C. Od dwójki domkniętej do plus nieskończoności z wyłączeniem tym razem trójki. A może jednak odpowiedź D, od dwójki domkniętej do plus nieskończoności. Musimy wyznaczyć dziedzinę, prawda? Czyli tak, żeby wyznaczyć dziedzinę, zapiszmy sobie, że dziedzina jest do wyznaczenia. Musimy pamiętać o tym, że dziedzina jest to zbiór argumentów. Czyli to są takie x-y, które jak podstawimy do wzoru, prawda, to będę mogła powiedzieć, że jestem w stanie wyznaczyć wartość dla tego mojego x-a. Jak sobie tego x-a podstawię do wzoru, to będę dała radę policzyć wartość. No okej, no to teraz zastanówmy się, co nam blokuje tą dziedzinę. Oczywiście zdecydowanie dziedzinę blokuje mianownik. Dlaczego? Bo pamiętamy o tym, że w mianowniku nie może być 0. Absolutnie. Nie wolno Ci dzielić przez 0. W związku z tym piszemy założenie, przepisujemy sobie nasz mianownik, piszemy o nie, 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 mianownik nie może być 0. Tak. No ale to nie wystarczy. Dlaczego? Ponieważ w liczniku, widzisz, pojawił się pierwiastek. A co my wiemy o pierwiastkach? Stopnia drugiego, zdecydowanie tak jak tutaj widzimy. Pierwiastek stopnia drugiego istnieje tylko i wyłącznie w zbiorze liczb rzeczywistych, istnieje tylko i wyłącznie z liczby nieujemnej. Dlatego muszę napisać założenie, że to, co jest pod pierwiastkiem, widzisz, pod pierwiastkiem tutaj mam 10 minus 5x i to, co jest pod pierwiastkiem, musi być liczbą no większą, ewentualnie bądź równą 0. No to próbujemy teraz sobie z tym poradzić, nie? Czyli tak, x kwadrat jest różne, minus 9 przerzucam, czyli zmieniam znak, będzie 9. Teraz muszę to spierwiastkować, czyli jednym słowem, ja muszę wymyślić, jakie to liczby, które podniosę do kwadratu, to dałyby 9. No to jest prosta sprawa, no nie? Bo jest to trójka, czy też minus trójka. Dlatego ja muszę napisać, mój x nie, 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 nie może być trójką. I mój x nie, 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 nie może być minus trójką. Dlaczego? No bo gdybym ja za x-a podstawiła sobie trójeczkę, popatrz, to w mianowniku wyszłoby 0, a przecież nie wolno dzielić przez 0. To wiemy o tym, nie? Dobra, no to teraz przechodzimy do tej nierówności. Czyli tak, przepisujemy minus 5x. Bardzo duża część młodzieży zapomina o tym, że tu jest przed piątką minus. I później no, ma to wpływ na to, jaką odpowiedź zaznaczą. Dlatego zwracam uwagę, minus 5x było po tej stronie, więc zostawiamy po tej stronie. Dobra, teraz większe lub równe i teraz tą dziesiąteczkę przerzucam. Oczywiście pamiętam, że zmieniam znak, czyli będę miała minus 10. Dzielę obustronnie przez minus 5, no i teraz nie daj się złapać, jak dzielimy przez liczbę ujemną, ja to zapiszę, liczba jest to ujemna, to pamiętamy, że zwrot nierówności zmieniamy na przeciwne, czyli było większe lub równe, napiszemy mniejsze lub równe.
No takie dzielenie oczywiście wykonujemy. Minus podzielony przez minus, no robi nam się plus. I 10 podzielone przez 5 to jest 2. I teraz, żeby podać faktyczną dziedzinę, trzeba by było to narysować na osi liczbowej. Czyli oczywiście na osi liczbowej zaznaczamy dwójeczkę, x mają być od niej mniejsze, czyli kreskujemy na lewo, tak, mają być mniejsze od dwójeczki, ale uwaga, bądź równe. Czyli przy dwójeczce dajemy kółeczko zamalowane. No dobrze, a teraz jak na osi liczbowej zaznaczyć tutaj to, że x nie może być trójką i że x nie może być minus trójką? Po prostu w miejscu, gdzie jest trójeczka, ona jest tutaj, powinniśmy zrobić taką dziurę, czyli taką kropę pustą. W miejscu, gdzie jest minus trójeczka, też robimy dziurę, taką kropę pustą, no bo to znaczy, że ta minus trójka to ten x, kto minus trójką być nie może. Oczywiście, czyli teraz ostatecznie mogę powiedzieć, że moją dziedziną, popatrz, jest przedział od minus nieskończoności do dwójki domkniętej, ale uwaga, z tego przedziału no muszę wyrzucić tą moją dziurę, czyli tą moją minus trójeczkę, no bo x nie może być minus trójką. Dlatego odpowiedź A w tym wypadku jest odpowiedzią prawidłową. I też nie daj się złapać na to, że skoro tutaj przy trójce jest kółeczko otwarte, to powinno być jeszcze z wyłączeniem trójki. No chwileczkę, trójka przecież do tego przedziału nie należy, to po co będziemy ją wyłączać? W zasadzie jest to błąd matematyczny, gdybyśmy napisali z wyłączeniem trójki, przecież ona tutaj nie występuje. A wiemy o tym zawsze w matematyce, że te odpowiedzi nasze muszą być w najprostszej postaci, jakiej się da. No i właśnie to jest tak przedstawiona dziedzina w zadaniu numer 1. Zadanie numer 2. Różnica miejsc zerowych funkcji o wzorze f od x równa się 2 pomnożone przez w nawiasie x minus 3 i ten nawias do kwadratu minus 32 i ta różnica miejsc zerowych jest równa. Odpowiedź A 29, odpowiedź B 35, odpowiedź C 8, odpowiedź D 6. Mamy znaleźć różnicę miejsc zerowych. No, na początek trzeba się oczywiście zastanowić, co to jest za funkcja. Myślę, że powinnyś oczywiście rozpoznać od razu po wzorze, że ten wzór przedstawia nam postać kanoniczną funkcji kwadratowej. Otóż mamy a, ono jest tutaj, później we wzorze mamy x minus p do kwadratu i to p jest tutaj i później we wzorze jest dodać q, prawda? Czyli w zasadzie po tej postaci widać, że jest to funkcja kwadratowa, konkretnie postać kanoniczna funkcji kwadratowej. I teraz tak, żeby wyznaczyć jej miejsca zerowe, to są różne możliwości. Przeważnie uczeń będzie to robił w taki sposób, że doprowadzi tą funkcję do postaci ogólnej. Bo jakoś tak przeciętnie uczeń lubi liczyć miejsca zerowe, a w zadaniu było, że różnica miejsc zerowych, prawda? No więc pewnie trzeba będzie je znaleźć i te miejsca zerowe liczymy najczęściej z postaci ogólnej. No to doprowadźmy do postaci ogólnej. Oczywiście nie jest to jedyny sposób. Więc tak, dwójkę przepisujemy, a tutaj trzeba będzie zastosować wzór skróconego mnożenia. Przypominam, pierwszy wyraz do kwadratu, czyli u nas to będzie x do kwadratu. Dalej jest odjąć i teraz mamy podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy x, no to jest 2x i razy 3, no to mamy 6x. Dodać i we wzorze skróconego mnożenia jest tam jeszcze drugi wyraz do kwadratu, b kwadrat. Czyli mamy 3 do kwadratu. Oczywiście te wzory skróconego mnożenia są w tablicach, więc zawsze będzie można sobie zetknąć. No i dalej mamy minus 32. No to co robimy? Oczywiście wymnażamy, bo musimy doprowadzić, jeżeli już idziemy tym tokiem myślenia, doprowadzamy do postaci ogólnej. Czyli 2x kwadrat minus 12x dodać 18 minus 32. No czyli dalej. 2x kwadrat minus 12x, no i tutaj mamy minus 14. No i naszym zadaniem będzie wyznaczyć te miejsca zerowe, no bo mamy zaznaczyć, ile wynosi różnica tych miejsc zerowych. No to jak się wyznaczało miejsca zerowe? No po prostu z funkcji kwadratowej liczyło się deltę, prawda? I później x1, x2. No ale na przykład można by było pomyśleć,
że jakbyśmy to przyrównali do zera, to może by się dało przez coś podzielić, byłyby mniejsze liczby. To zróbmy tak, jak powinniśmy zgodnie z definicją miejsca zerowego, że to jest taki argument, dla którego wartość wynosi 0. Popatrz, czyli ja przyrównałam ten wzór, który tu mi powstał, do zera. Dzięki czemu podzielę przez 2 i będę miała tak x kwadrat minus 6x minus 7 równa się 0. Teraz też będę liczyła deltę oczywiście, ale mam już troszkę mniejsze liczby. No to liczymy sobie naszą dentę. Pamiętamy wzór, jeżeli nie, to są tablice. B kwadrat minus 4ac, ale to jest chyba taki wzór, który trzeba nawet w nocy wyśpiewać przed samą maturą, po prostu. To jest najważniejszy wzór. Czyli moje B to jest minus 6 i to do kwadratu minus 4 razy A wynosi 1 i C wynosi minus 7. No to skoro tak, no to podnosimy 36, bo minus do kwadratu daje nam oczywiście plus. No i tu będę miała dodać, bo minus razy minus da mi plus, dlatego piszę dodać. 4 razy 1 to 4, razy 7 mamy 28, czyli mamy wynik 64. No to pierwiastek z tej delty, no to jest zdecydowanie 8. Czyli teraz liczymy te nasze miejsca zerowe, pamiętamy wzory. Można sobie nawet napisać ten wzór minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Część młodzieży w ogóle zawsze lubi sobie pisać ten wzór, więc nie ma problemu oczywiście. No i mamy minus i jeszcze minus mamy przed szóstką, czyli będzie 6 minus ten 8, ten pierwiastek z delty, prawda, podzielone przez 2 razy 1, czyli 2. Czyli będę miała minus 2 przez 2, czyli to się równa minus 1. No to teraz x2 to się równa, napiszemy sobie wzór, minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. No to skoro tak, no to będziemy mieć 6, dodać 8 podzielone przez 2, czyli mamy 14 podzielone przez 2, czyli to jest 7. No takie są miejsca zerowe, ale my mamy wyznaczyć ich różnice, prawda? Ze względu na to, że tutaj te wszystkie liczby, które widzisz, są dodatnie, to ja muszę odjąć od tej liczby większej tą mniejszą. Czyli u nas to będzie tak, od siódemki odejmuję minus jedynkę, no bo w treści było różnica miejsc zerowych. Różnica, no to wiadomo, będziemy odejmować, nie? No i teraz mamy 7, minus i minus daje mi plus, będę miała 1, czyli to jest 8, a więc odpowiedź C w tym wypadku jest odpowiedzią prawidłową. To zadanie, tylko dopowiem, można było zrobić troszkę szybciej, ale trzeba było mieć też jakby troszkę większą jakby wiedzę, jeżeli chodzi o funkcję kwadratową, ponieważ można było zrobić szybciej, wystarczyło wyciągnąć dwójkę przed nawias, bo tu jest dwójka, trzydziestka, dwójka, obie się dzielą liczby przez 2 i wtedy w nawiasie uzyskalibyśmy w takim kwadratowym nawiasie x minus 3 do kwadratu minus 16 i wtedy rozłożyć ten nawias na wzór skróconego mnożenia, ale nie ten co tutaj, tylko na różnicę kwadratów i wtedy wyszłaby Ci postać iloczynowa, z której odczytałbyś miejsca zerowe. No jest to szybszy sposób, ale nie każdy lubi ten sposób. Większość młodzieży lubi tak po prostu przejść do postaci ogólnej, dlatego ja też taki sposób zaproponowałam na pewniakach. Ale jeżeli troszeczkę ta funkcja kwadratowa idzie Ci lepiej, chcesz szybciej, może bardziej błyskotliwie rozwiązywać zadania, to polecam ten drugi sposób. Możesz poćwiczyć samodzielnie. Zadanie numer 3 to jest zadanie z kochanego rachunku prawdopodobieństwa. W pudełku jest 40 piłek, w tym 12 zielonych, no i 6 niebieskich. Prawdopodobieństwo, że losując jedną piłeczkę, nie wybierzemy piłeczki zielonej, jest równe. Odpowiedź A, 3 dziesiąte, odpowiedź B, 3 dwudzieste, a może odpowiedź C, 11 dwudziestych, czy też odpowiedź D, 7 dziesiąte. No to skoro tak, popatrz, ja narysowałam sobie pudełeczko, w którym są piłki. Zawsze staram się tak właśnie dogłębnie analizować zadanie, więc jak jest pudełko, no to rysujemy pudełko, a kto nam zabroni narysować sobie pudełeczko, nie? No więc mamy pudełeczko, są tam kuleczki, jest 40 piłek. I teraz w zadaniu jest podane, że jest 12 zielonych, 6 niebieskich. Czyli pozostałe piłki, no bo widzisz, że są pozostałe, nie? Wystarczy, że od 40 odejmiemy to 18 tych, które znamy kolory. No to zostaje nam 22 piłki, jakieś inne. No to dopiszmy sobie 22 piłeczki inne. Nieważne jakie, po prostu na pewno nie zielone i na pewno nie niebieskie. No i teraz my mamy policzyć prawdopodobieństwo, że nie wybierzemy piłeczki zielonej. Ale uwaga, wybieramy tylko jedną piłeczkę, czyli moc omega to jest po prostu 40.
Jeżeli w rachunku prawdopodobieństwa pewną czynność wykonujemy tylko raz, to nie potrzebujemy żadnej reguły mnożenia, czy też na poziomie rozszerzonym żadnych elementów kombinatoryki. Absolutnie nie. Po prostu, jeżeli coś robimy raz, to widzimy, ile mamy opcji. No jest 40 piłeczek. I ja mogę wybrać jedną z 40 piłeczek, dlatego moc omega to jest 40. No okej, zdarzenie A mamy napisane, no to teraz spróbujmy powiedzieć, ile wynosi moc tego zdarzenia A. No bo uwaga, ja nie mogę wybrać zielonej. Czyli jaką mogę wybrać? No mogę wybrać niebieską albo tą inną. Czyli mogę wybrać jedną z 6 albo mogę wybrać jedną z 22, jakiś inny kolor. Czyli ogólnie opcji, prawda, na wybór mam 28. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to się równa moc zdarzenia A podzielona przez moc omega. Czyli u nas to będzie 28 podzielone przez 40. No i co? No i trzeba skrócić. Czyli skrócimy sobie przez 4, będziemy mieć tutaj 7 i tu podzielimy przez 4, mamy 10. No i taką odpowiedź zaznaczamy. Jest to zdecydowanie tutaj odpowiedź D. Prawdopodobieństwo, że nie wybierzemy piłeczki zielonej, jest równe 0,7. Zadanie numer 4. Rozwiąż nierówność. X pomnożone przez x minus 5, dodać 4, to jest mniejsze lub równe od 5, pomnożone przez x minus 4 i za nawiasem tutaj mamy minus 1. No, w moich pewniakach maturalnych oczywiście nie może zabraknąć nierówności, która na pierwszy rzut oka, myślę, że większości z Was macie podejrzenia, że jest to nierówność kwadratowa. Oczywiście na początek tego niektórzy nie widzą, ale po wykonaniu odpowiednich działań zobaczysz, że jest to nierówność kwadratowa, która no po prostu jest pewniakiem na maturze. A więc co robimy? Najpierw musimy się pozbyć tego nawiasu, no i równocześnie tego nawiasu, czyli muszę wykonać to mnożenie. To mnoży z tym. Tak samo to mnoży z tym, prawda? No bo tak się chce pozbyć nawiasu. Czyli x razy x to jest x kwadrat. Mam odjąć teraz x razy 5, no to mam 5x. Dodać 4, mniejsze lub równe. Teraz 5 razy x, no to mamy 5x, odjąć, mogę od razu napisać odjąć, prawda? I wtedy sobie mnożę tylko 5 razy 4, to jest 20 i odjąć mamy 1. Dobrze, no to teraz już myślę, że widać zdecydowanie, ze względu na to, że mamy tutaj tylko w tym miejscu x kwadrat, to on nam się nie zredukuje, czyli będzie to nierówność kwadratowa, ale przypominam, pamiętaj, nierówność kwadratową zawsze rozwiązujemy w ten sposób, że przenosimy wszystko na jedną stronę. No chyba, żeby była niezupełna, to można sobie życie uprościć, ale i też niekoniecznie. Więc przenosimy wszystko na jedną stronę, najlepiej na tamtą przenosimy i żeby po tej stronie było 0. No więc co robię? Przepisuję na razie to, co jest po lewej stronie i teraz przenoszę. Było 5x, przerzucam minus 5x. Było minus 20, przerzucam plus 20. Było minus 1, przerzucam plus 1 i wtedy mam mniejsze lub równe od 0. No to teraz patrzmy, co tutaj byśmy mogli, jakie działania wykonać. Oczywiście widzimy, tu jest wyraz podobny z tym, czyli minus 5x. Minus 5x to jest minus 10x. Dalej mamy 4 plus 20 plus 1, no to mamy 25, czyli piszemy dodać 25. Jest mniejsze lub równe od 0. Tak? I teraz to już jest taka nierówność kwadratowa, którą będziemy rozwiązywać. No i teraz tak, jeżeli zauważysz tutaj, uwaga, wzór skróconego mnożenia, no zrobisz to szybciej. Ale przeciętny uczeń, który zdaje poziom podstawowy, oczywiście liczy to z delty. Więc dlatego ja posłużę się deltą. Delta to się równa b kwadrat, czyli u nas to będzie minus 10 i to do kwadratu, minus 4 razy a wynosi 1 i razy c, które wynosi 25. No to co robimy dalej? No podnosimy do kwadratu, będziemy mieć 100, no bo minus do kwadratu nam się kasuje, odjąć i tu mamy 4 razy 1, to 4 razy 25 mamy 100. Czyli 100 odjąć 100 to jest po prostu 0.
I teraz, jeżeli delta wychodzi 0, to jest sygnał, muszę pomyśleć, jak wyliczę miejsce zerowe, no i ile tych miejsc zerowych jest, no nie? Oczywiście przy delcie równej 0 jest jedno miejsce zerowe, które liczymy wzorem x0 równa się minus b podzielone przez 2a, to jest inaczej wzór na p, a jeżeli byś sobie o tym zapomniał, to możesz też policzyć tym standardowym wzorem minus b minus pierwiastek delty podzielone przez 2a, bo przecież i tak pierwiastek 0 da ci 0. Tylko, że no, większość jednak z nas kojarzy, że jak jest delta równa 0, to stosuje taki wzór. Więc to jest wygodne, no nie? Dlatego też będziemy to liczyć, czyli równa się, no i mamy tak minus i minus 10. Czyli 2 minus dają plus, czyli napiszę od razu 10, podzielone przez 2 razy 1, no to napiszę po prostu 2. To się równa. 10 podzielone przez 2 to jest 5. I teraz uwaga, jest jedno miejsce zerowe. Pamiętamy, że nierówności kwadratowe dobrze jest rozwiązywać, pomagając sobie osią liczbową. No bo w końcu to jest nierówność, no nie? Czyli tak, rysuję oś liczbową. Na osi liczbowej zaznaczam moją piąteczkę. Miejsca zerowe się tylko zaznacza. Czyli zaznaczam moją piąteczkę na osi liczbowej. I teraz uwaga. Wiem, że muszę tak narysować parabolę, żeby miała tylko tutaj jedno miejsce zerowe. Uwaga, ramiona są skierowane w górę. Dlaczego? Bo przed x kwadratem stoi ta domyślna jedynka. Jedynka stoi, czyli stoi liczba dodatnia, a więc ramiona w górę. No to narysujmy sobie taką przykładową parabolę, żeby miała ramiona w górę. Jak na wyjdzie, tak wyjdzie. To nie jest, moi drodzy, wykres, tylko to jest taki, po prostu to jest taki szkic wykresu, prawda? Taki szkic, który nam pozwoli w podaniu prawidłowej, prawda, odpowiedzi. Pozwoli nam na to, żeby nasza odpowiedź była taka, jak być powinna. A więc, wyobraźmy sobie, bo to jest oś x-ów, prawda? I teraz uwaga, to co jest nad osią x ma zawsze wartości dodatnie, a to co pod osią x ma wartości ujemne. Czyli nad osią x, popatrz, jest ta część paraboli tutaj, ta część paraboli, ja ją tak zamaluję, czyli tutaj są wszędzie wartości dodatnie, napiszemy sobie tak symbolicznie plusiki. No dobra. Ta część paraboli, ta z drugiej strony, no też jest nad osią x, też. Czyli tutaj też są wartości dodatnie. No okej, wartości dodatnie tu, wartości dodatnie tu, mogę powiedzieć w sumie wartości dodatnie prawie wszędzie. No to teraz popatrzmy, o jakie wartości tutaj chodzi. Chodzi nam o to, żeby wartości tej funkcji były mniejsze od zera, no to hello, mniejsza od zera, no nie ma mniejszych od zera, no bo są prawie zawsze dodatnie. No, ale na szczęście jeszcze mamy tutaj bądź równość, prawda? Mniejsze bądź równe od zera, czyli skoro mniejsze, a widzimy, no nie ma takich x-ów, które by miały wartości mniejsze od zera, czyli ujemne, no ale jest taki x-ik, który ma wartość równą 0, a tu jest to bądź równe 0. Jest taki x-ik, oczywiście jest taki x-ik, ale tylko jedna sztuka, taki jeden biedulek jest, taki x-ik, malutki sobie taki x-iczek, który ma po prostu wartość równą 0. No i właśnie ten nasz jeden, jedyny, malutki x-ik, to jest rozwiązanie tej nierówności. Czyli dlatego ja na końcu powinnam napisać, że rozwiązaniem mojej nierówności jest tylko ta jedna liczba, ta piąteczka. Specjalnie na te pewniaki tutaj wybrałam taką sytuację, która jest no, taka nieczęsto spotykana, prawda? Ponieważ przeważnie to jest tak, że liczymy deltę, wychodzi nam dodatnia, wychodzi x1, x2, rysujemy parabolę, ona się przecina na przykład w dwóch miejscach, prawda? Jakieś tam na przykład jedno jest na minusie, drugie na plusie, nieważne. Na przykład są ramiona skierowane w górę. No i my patrzymy, czy odczytujemy plusy, czy minusy, tak bardziej typowo. A ja tu na te pewniaki wybrałam taki przykład bardziej nietypowy, pokazujący bardziej to nasze myślenie, prawda? No my musimy doskonale wiedzieć, co to oznacza ten znak. Tutaj mamy zwrotnie, mniejsze lub równe 0, to znaczy mniejsze od zera, no ale chwila, chwila, ja nie mam w ogóle żadnych minusów, ale na szczęście mam bądź równe 0. I jest taki jeden x-ik, który jest miejscem zerowym, który właśnie ma wartość równą 0. I ten x-ik, ta jedyna sztuka, jest rozwiązaniem tej nierówności. Bardzo rzadko się tak zdarza, żeby rozwiązując nierówność, był rozwiązaniem tej nierówności był tylko jeden x. No ale właśnie w tym zadaniu tak się zdarzyło.
Na moich pewniakach oczywiście nie może zabraknąć zadania z trygonometrii. Dlatego zadanie piąte, zadanie brzmi następująco. Wiedząc, że sinus alfa, jak pomnożę przez kosinus alfa, otrzymuję 2/5 oraz kąt alfa jest ostry, oblicz wartość takiego wyrażenia 2 sinus alfa, dodać 2 kosinus alfa. To jest zadanie z trygonometrii, ale jest to zadanie nie takie proste, że mamy podanego sinusa i na przykład proszą, żebyśmy coś tam wyliczyli. Albo mamy podanego kosinusa i coś tam mamy wyliczyć, prawda, czy tangensa, nie. To jest zadanie takie, no bym powiedziała z taką nutką goryczy, o, tak bym to mogła nazwać. Dobra, jest to zadanie takie troszeczkę o podwyższonym stopniu trudności z trygonometrii, aczkolwiek no do zrobienia. I tak, no widząc taki przykład, pierwsze co uczeń, jest to zadanie otwarte, prawda, pierwsze co uczeń myśli, no to w sumie mam sinus razy kosinus, prawda, tego samego kąta, wynosi 2/5, no kąt alfa jest ostry i tak sobie myślę, może bym na przykład z tego wyliczyła sobie, że sinus alfa to się równa 2/5 podzielone przez kosinus alfa, czyli tak jakbym ja to podzieliła obustronnie przez kosinus alfa, a dzięki czemu, co ja zyskuję? Zyskuję to, że jedną funkcję trygonometryczną zapisuję za pomocą drugiej. No, ale ja tak robić nie będę, dlatego że to jest sposób oczywiście poprawny, bo później bym to, co mi wyszło, podstawiła do jedynki trygonometrycznej. Sposób poprawny, ale sposób zdecydowanie za długi. A my chcemy przecież szybko rozwiązywać zadania na maturze. No, ja chcę pokazywać takie różne triki maturalne również tutaj, żeby sobie jakby ułatwić życie, a nie utrudnić. No więc, co nam się kojarzy w ogóle z trygonometrii, z sinusem, kosinusem? No zdecydowanie, pewnie wszystkim z Was kojarzy się jedynka trygonometryczna. No to co? Przecież zawsze sobie mogę napisać jedynkę trygonometryczną, nie? No to sobie napiszmy tą jedynkę trygonometryczną i tak sobie myślmy, no ta jedynka trygonometryczna, no w sumie ona, no ona do czegoś jest podobna, nie? Ona jest podobna troszeczkę do wzoru skróconego mnożenia. No bo we wzorze skróconego mnożenia, tutaj może przypomnę, mamy tak, że mamy a kwadrat, nie? Mamy b kwadrat, tylko tutaj jeszcze w środeczku mamy 2ab, no i plus b kwadrat. I teraz ja to mogę zwinąć we wzór skróconego mnożenia. No i popatrzmy, my mamy jakby to a kwadrat i mamy jakby to b kwadrat. No, brakuje nam tu 2ab. No to co to za problem, jak nam brakuje? A dodajmy sobie obustronnie 2ab, czyli 2 sinus alfa razy kosinus alfa. Dodam sobie, no bo ja bym chciała jednak do tego wzoru, prawda, skróconego mnożenia dojść. No a zresztą to sinus alfa, kosinus alfa, no popatrz, to nie jest takie byle jakie, bo przecież ja mam podane, ile wynosi ten iloczyn tych funkcji trygonometrycznych, no nie? No to popatrzmy, co się stanie, jak ja to dodam. Będę miała tak, sinus kwadrat alfa, dam to w środeczek, bo w sumie to przecież nie ma znaczenia, gdzie ja to dam. I będę miała tutaj do przepisania, a po drugiej stronie będę miała 1 dodać 2 sinus alfa razy kosinus alfa. Ja po prostu dodałam obustronnie. Zawsze mogę sobie coś dodać, co mi pasuje. I teraz popatrz, co ja dzięki temu zyskuję. Ja dzięki temu mogę to zwinąć w ten wzór skróconego mnożenia, czyli mogę napisać w nawiasie i do kwadratu. I co tam w nawiasie napiszę? Oczywiście moje a, czyli u nas to jest sinus alfa, dodać moje b, czyli u nas jest to kosinus alfa. To się równa 1 dodać 2 razy, no a teraz popatrz, to sinus alfa razy kosinus alfa, to przecież ja to miałam dane w zadaniu, prawda? Czyli to jest po prostu 2/5, to sobie po prostu podstawiam zwyczajnie 2/5. Ok, czyli ja to przepisuję na razie, sinus alfa plus kosinus alfa i to do kwadratu, to się równa 1 cała dodać. Tutaj jak masz problemy z mnożeniem, gdzieś tam przy ułamkach, to ja proponuję zawsze sobie napisać 2 nad 1 i wtedy dwójkę zmnożysz z dwójką, to masz 4, jedynkę z piątką i masz 5 i wtedy nie popełnisz błędu i napiszesz poprawnie 4/5. No dobra, no to tu bym mogła to w sumie jeszcze dodać, no nie? No to dodajmy sobie, czyli będę miała sinus alfa dodać kosinus alfa, to na razie do kwadratu równa się. Jak ja to dodam, to mogę napisać 1,4/5, ale chyba w sumie zamienię na ułamek niewłaściwy. To będę miała 9/5, prawda? No bo 5 razy 1 to jest 5, dodać 4, czyli mam 9 u góry w liczniku, 9/5. No to popatrzmy, jak ja to bym teraz spierwiastkowała,
Przecież mogę spierwiastkować. No to jak ja to spierwiastkuję, to popatrz, co ja otrzymam. Sinus alfa dodać cosinus alfa równa się i po tej stronie napiszę pierwiastek z 9 piątych. I teraz uwaga, pamiętasz o tym, że jak się pierwiastkuje, to się powinno napisać lub na minusie. Ale ze względu na to, że jest to kąt ostry alfa, to przecież sinus dodatni musi być, cosinus musi być dodatni, to nagle suma nie wyjdzie ujemna. No logiczne, nie? Jak są dwie liczby dodatnie. W związku z czym nie będę pisała tego, że to jest na minusie, bo nie ma takiej potrzeby, bo mam odpowiednie do tego założenie. No to co bym mogła ewentualnie zrobić? No, no fajnie by było tym pierwiastkiem się troszeczkę zająć, no nie? No bo tak, pierwiastek z dziewiątki to wiem, ile wynosi 3. No ale pierwiastek z piątki, nie wiem, to sobie napiszę pierwiastek z 5. No to oczywiście pamiętamy, że usuwanie niewymierności może się pojawić w zasadzie w każdej części matematyki, dlatego tutaj odpowiednio mnożę licznik i mianownik przez ten pierwiastek, który znajduje się w mianowniku, czyli pierwiastek z piątki. Mam tak 3 pierwiastki z 5 podzielone przez 5. No popatrz, wszystko pięknie, ładnie, a co ja w ogóle miałam wyliczyć? Ja miałam wyliczyć wartość takiego wyrażenia, a napiszmy sobie, W to się równa 2 sinus alfa dodać 2 cosinus alfa. No to co ja mogę teraz zrobić, jak tu jest dwójka, to dwójka? A wyłączę sobie dwójkę przed nawias, kto mi broni? Prawda? Wyłączam do przodu przed nawias dwójkę i dzięki temu, popatrz, mam dwa razy, pamiętaj, że tu jest oczywiście mnożenie, a przecież sinus alfa plus cosinus alfa, to wyliczyłam wcześniej, czyli napiszę 3 pierwiastki z 5 przez 5. Zatem mogę zrobić to samo, napisać sobie tutaj 2 nad 1 albo od razu 6 pierwiastków z 5 przez 5 i to jest po prostu moje rozwiązanie. Miałam wyznaczyć wartość takiego wyrażenia, no to wyznaczyliśmy. No, prawda, że to zadanie takie sprytne, prawda? Ono jest takie sprytne, robiąc właśnie w ten sposób, pamiętaj, jeżeli masz zadanie z trygonometrii i czasem nie wiesz, jak je zacząć, to spróbuj zacząć od jedynki trygonometrycznej. Być może to Cię pokusi do dalszych przekształceń. No, mam taką nadzieję. Zadanie numer 6. Wykaż, że dla dowolnej liczby rzeczywistej x oraz dowolnej liczby rzeczywistej ujemnej y prawdziwa jest nierówność. 5x kwadrat dodać 9y kwadrat, odjąć 5y, odjąć 12xy to jest większe od zera. Oczywiście tutaj w pewniakach maturalnych no nie może zabraknąć zadania dowodowego. Zadania dowodowe są trudne, wiadomo, że są trudne, ale no ja chcę pomóc nie tylko tym osobom, które chcą zdać maturę na 30%, ale mój cel to jest też pomóc tym osobom, które chcą zdać maturę na 90% albo i na 100%. Dlatego moje pewniaki chciałabym, żeby trafiły do wszystkich. A więc zaczynamy od tego, że zadanie dowodowe powinniśmy zapisać jakby w trzech krokach. Po pierwsze, co jest na 100% dane w zadaniu? Otóż dane jest w zadaniu, że x jest dowolną liczbą, więc ja napisałam x należy do zbioru liczb rzeczywistych, ale było napisane, że y jest liczbą rzeczywistą ujemną. Popatrz, napisałam rzeczywista, ujemna. I to jest moje założenie. Natomiast co ja mam wykazać? Ja mam wykazać, że bez względu na to, jakie x wezmę, i jakie wezmę y, byle ujemne, to właśnie spełniona jest taka nierówność, czyli to jest moja teza. No więc oczywiście następny etap to jest zrobienie dowodu. I teraz uwaga, ze względu na to, że tutaj pojawiła się nierówność, ja preferuję dowody nie wprost. Dlatego piszemy dowód nie wprost. Pamiętaj o tym, że jeżeli wybierzesz na maturze dowodzenie nie wprost, musisz to zapisać, że robisz dowód nie wprost. Bo jak robisz dowód wprost, to tego nie zapisujesz, po prostu piszesz dowód i dowodzisz, tak? Ale dowód nie wprost ja polecam zawsze przy nierównościach i on polega, przypominam, na tym, że zaprzeczam tezę i dochodzę do sprzeczności. A więc ta wyjściowa teza po prostu wtedy jest prawdziwa. No więc jak ja chcę zaprzeczyć tezę, to napiszę tak. 5x kwadrat dodać 9y kwadrat, odjąć 5y, odjąć 12xy i to jest mniejsze lub równe od zera. Zaprzeczam. Czyli muszę tutaj zmienić zwrot nierówności i jak tu było większe, to tutaj muszę dołożyć do tej mniejszości bądź równość. Pamiętaj. I teraz tak, no moglibyśmy się pokusić o takie stwierdzenie, że tak, w sumie ta liczba, to wiemy, że ona jest nieujemna. Ta liczba, w sumie wiemy, że jest nieujemna.
No skoro Y jest ujemny, to ta liczba tutaj, gdybym, to znaczy, chodzi mi o liczbę, to znaczy, gdybym ja cokolwiek podstawiła za X, czy też za Y z tego założenia, oczywiście to nie robię, tylko tak mówię, że cokolwiek bym nie podstawiła, to będzie liczba tutaj dodatnia. No więc pojawia się tylko problem w tym, że w tym składniku, prawda, minus 12xy, to jest najgorszy składnik w tym. Dlaczego? No bo tak, y jest ujemny, ale teraz uwaga, jeżeli x będzie ujemny, to ta liczba po prostu tutaj minus 12xy będzie ujemna, ale nie wiemy, czy ona jakby na minusie będzie taka, żeby z tej całej tutaj części, która znajduje się po lewej stronie, wyszła liczba mniejsza od zera, bądź równa, czy większa od zera, nie wiemy tego. Prawda? Natomiast no, gdyby się zdarzyło, że x będzie dodatni, no to wtedy mamy minus 12 razy coś dodatniego, razy coś ujemnego, no da nam dodatnią, czyli w zasadzie sprzeczność jest automatyczna. Ale ja nie będę tutaj tego dowodu rozdzielała na dwa przypadki, chociaż mogłabym, tak? Nie będę, dlatego że ja to zrobię oczywiście sprytnie. Tutaj przypuszczamy, że będą wzory skróconego mnożenia. Konkretnie potrzebuje się tego pozbyć. Czyli to minus 12xy ja muszę zwinąć we wzór skróconego mnożenia. Zastanówmy się, skoro tu jest dwunastka, to znaczy się, że jak ja chcę mieć wzór skróconego mnożenia, prawda, to ja muszę, ze względu na to, że jest minus, będzie w środku minus, wiadoma sprawa, natomiast muszę tak to rozdysponować, żeby tutaj z tym uwzględnić, prawda, żeby było 12xy, to jak ja to podzielę przez 2, tą dwunastkę podzielę przez 2, to mam 6. Czyli ja teraz w zasadzie tą szóstkę muszę tak zrobić, żeby ona mi powstała z mnożenia tutaj tego składnika i tego, prawda? Że jak ja pomnożę te dwa czynniki, no to później ma mi wyjść jeszcze to pomnożone razy 2, ma mi dać 12 tą liczbę, prawda? Tą dwunastkę. No to co ja muszę mieć? Muszę mieć szóstkę, czyli na przykład 6 to muszę mieć 2 razy 3. A konkretnie trójka mi pasuje, bo popatrz, bo ja tutaj mam 9y kwadrat. Czyli mi by pasowało, żeby tu było 3y. No to fajnie, nie? Natomiast wtedy, żeby mi się zgadzało tutaj z tym, zresztą to sobie sprawdzimy zaraz, no to musi być 2x. Czyli ja muszę tutaj zauważyć taki wzór skróconego mnożenia. No spróbujemy sobie go gdzieś na boku rozpisać, żeby to było lepiej może widać. Czyli popatrz, jak podnoszę to do kwadratu, to mam tak, 4x kwadrat. Teraz dalej mam odjąć i teraz mnożę to, co ja mówiłam, 2ab, prawda? Czyli 2 razy 2 to jest 4, razy 3, 12, no i przepisuję xy. No i dodać, oczywiście ten drugi, tutaj mam tą drugą część, to moje b do kwadratu, czyli u nas to będzie 9y kwadrat, widzisz? Możesz sobie też gdzieś z boku to zapisać i teraz popatrz. To już wykorzystałam, nie? Wykorzystałam dokładnie 9y kwadrat, no więc to też mam wykorzystane. Zabrałam, uwaga, z tego 5x kwadrat, ja do tego wzoru skróconego mnożenia zabrałam 4x kwadrat. Czyli zostało mi jeszcze jedno plus x kwadrat. No i niestety tego minus 5y w ogóle nie wykorzystałam. Ale zaraz zauważysz, że to w ogóle nie było potrzebne. Popatrzmy teraz. Teraz wystarczy dobrze skomentować na maturze. Otóż tutaj zapiszemy sobie taką klamerkę i zapiszemy, że skoro tu jest kwadrat, prawda, z jakiejś tam liczby, bez względu na to, co ja za x, za y podstawię, to kwadrat jest zawsze większy lub równy od zera. Dalej, x kwadrat, prawda? No x może być dowolną liczbą, czyli też jest większy lub równy od zera. No okej, zostało mi to minus 5y, ja to wezmę w klamerkę tutaj. I teraz, skoro y jest ujemny, to jak ja liczbę ujemną pomnożę przez minus 5, no to mam liczbę dodatnią. Czyli tutaj mogę w ogóle napisać plusik. Czyli ostatecznie, popatrz, mam tak, liczbę nieujemną, dodać nieujemną i mam jeszcze tutaj do tego dołożyć dodatnią. No to na 100% z tego wyjdzie mi liczba dodatnia, bo nawet gdyby tutaj było 0, prawda, i nawet gdyby tutaj było 0, gdyby mi się tak trafiło dzikim fuksem, o, 0, to i tak tu jest dodatnia, więc całość będzie dodatnia. A więc co mi wyszło? No wyszło mi, że ta lewa strona jest dodatnia, a ja mam przecież
że ma być mniejsza lub równa 0. No, czyli wyszła mi ewidentnie sprzeczność. Komentujemy, piszemy sprzeczność, co kończy nasz dowód. Ponieważ dowody nie wprost się tym charakteryzują, że jak już dowodzisz nie wprost, zaprzeczasz tezę i musisz dojść do sprzeczności. Jeżeli ci ta sprzeczność nie wyjdzie, to znaczy, że no gdzieś pewnie popełniasz błąd, no bo po prostu musi być sprzeczność, jeżeli robimy dowodem nie wprost. I na końcu musi być ten sygnał, napisana sprzeczność, no i co kończy nasz kochany dowód. Zadanie numer 7. W niemonotonicznym ciągu geometrycznym trzeci wyraz to minus 12, zaś piąty wyraz to minus 3. Wyznacz ósmy wyraz tego ciągu. Specjalnie wybrałam takie zadanie, takie dla Was przygotowałam, żeby było to słówko niemonotoniczny. No bo wiesz, często w zadaniach bywają słowa, że ciąg jest rosnący, że ciąg jest malejący, no to wtedy wiemy, że jest monotoniczny. A nieraz młodzież nie wie, co to znaczy niemonotoniczny. Uwaga, ciąg niemonotoniczny to jest taki, gdzie kolejne wyrazy raz rosną, później maleją, rosną, maleją, czyli po prostu nie jestem w stanie powiedzieć, że ten ciąg jest rosnący, czy nie jestem w stanie powiedzieć, że ciąg jest malejący, czy stały, albo że ciąg jest nierosnący, albo że ciąg jest niemalejący. Wtedy mówimy, że jest niemonotoniczny. No, zobaczymy, jak to wpłynie na nasze zadanie. W ogóle jest to ciąg geometryczny, czyli co powinieneś wiedzieć o ciągu geometrycznym? Oczywiście dobrze jest pamiętać wzory, prawda, w ciągu geometrycznym. No, podstawowy wzór na wyraz ogólny tego ciągu geometrycznego jest taki, że AN to się równa A1 razy Q do potęgi N minus 1. Ten wzór, słuchaj, jest bardzo ważny, dlatego że za pomocą tego wzoru ja mogę sobie wymyśleć na przykład wyraz, nie wiem, dziesiąty, rozpisać za pomocą wyrazu pierwszego, no nie? I mam tak A10, to się równa A1, razy Q do dziewiątej. To tak na marginesie, bo to do zadania nam nie jest potrzebne. Tylko chciałam, żebyś pokazać Tobie, żebyś to widział, że ten wzór jest fajny, ponieważ za pomocą wyrazu na przykład pierwszego mogę rozpisać inny wyraz. Ale uwaga, można do tego wzoru zastosować pewną modyfikację i ja ją będę stosowała w tym zadaniu. Dlaczego? Ponieważ popatrz, ja mam wyraz, są sobie jakieś dwa wyrazy, później jest trzeci wyraz, tak, bo jest pierwszy wyraz, drugi, później jest trzeci, później jest czwarty wyraz i później jest wyraz piąty, tak? Czyli pomiędzy trzecim i piątym jest jedna sztuka, jest to wyraz czwarty. W związku z czym mogę to zrobić zadanie w ogóle na różne sposoby, ale ja proponuję zrobić w ten sposób, żeby jednak troszeczkę zahaczyć o ten wzór, tylko jego modyfikację. Otóż o co chodzi? Chodzi o to, że ja teraz mogę sobie wziąć piąty wyraz, napisać i rozpisać go, mój drogi, nie za pomocą wyrazu pierwszego. Bo po co mam używać pierwszego wyrazu, skoro pierwszego wyrazu nie ma w zadaniu, ani go nie proszą, nie? No, dlatego nie za pomocą wyrazu pierwszego, tylko ja chcę się cofnąć nie do pierwszego wyrazu, tylko do trzeciego. Dlaczego do trzeciego? No bo trzeci przecież podałam, nie? Czyli A5 to się równa A3 razy, bo to musi tu się zgadzać z tym naszym schematem, Q. I teraz uwaga, pomiędzy jakby piąty wyraz a czwarty, tutaj uzyskujemy, jak mamy piąty podzielić przez czwarty, prawda? No to mamy to nasze Q standardowe, które występuje w ciągu geometrycznym. No dobra, ale teraz jak czwarty podzielę przez trzeci, no to też mam ten iloraz, nie? W związku z czym, popatrz, pomiędzy trzecim wyrazem jakby a piątym muszę wykonać dwa razy, żeby z trzeciego wyrazu dostać piąty, to muszę jakby pomnożyć przez Q i jeszcze raz przez Q. Tak mówię, dwa razy pomnożę przez Q, no nie? Czyli raz przez Q i jeszcze raz przez Q, czyli pomnożę tutaj razy Q do kwadratu. A skąd się to bierze? Można bardzo szybko, popatrz, 5 minus 3 to jest nasze 2. 5 odjąć, czy to się równa 2. I to po prostu jest pewna modyfikacja tego wzoru. Oczywiście, jeżeli masz inny pomysł na to zadanie, to innym sposobem też możesz zrobić. Ważne, żeby Ci po prostu wyszło rozwiązanie, takie jak trzeba. No to podstawmy sobie, czyli tu mamy minus 3 równa się minus 12 razy Q do drugiej. Ja specjalnie już tej kropeczki nie piszę, ponieważ często młodzież mylnie, jak widzi kropkę, to później mi przenosi. Nie wolno tego zrobić. Dlatego lepiej tej kropki po prostu nie napisać. Teraz podzielę przez minus 12, no bo przecież ja muszę Q wyliczyć i będę miała tak, minus 3 podzielone przez minus 12, to się równa, no tutaj mi się to skasują te minus 12, czyli Q kwadrat. Czyli w zasadzie ja mogę napisać, że moje Q kwadrat to się równa, te minusiki mi się zniwelują i będę miała po skróceniu 1 czwartą.
No i teraz, uwaga, ze względu na to, że jest kwadrat, to my pierwiastkujemy, czyli jakie to liczby, które podniesione do kwadratu dadzą nam 1/4. No nie trudne, nie? Jest to liczba 1/2 po spierwiastkowaniu, albo druga liczba to jest minus 1/2. I teraz uwaga, jeżeli Q jest liczbą dodatnią, prawda? Tak jak tutaj mamy 1/2, no to ten nasz ciąg, no może być rosnący, może być malejący. My w zasadzie widzimy, że on tutaj, ten geometryczny oczywiście, skoro trzeci był wyraz równy minus 12, a piąty minus 3, no to nam wygląda na to, że on może rosnąć. Czyli no przy Q dodatnim niestety nie będzie tej sytuacji, która mnie w tym zadaniu interesuje. Czyli ten ciąg no, będzie monotoniczny. Czyli tutaj napiszemy sobie sprzeczność. No dużo osób właśnie wybrałoby Q równe 1/2. I zapamiętaj sobie, że jak Q w ciągu geometrycznym jest ujemne, to ten ciąg jest niemonotoniczny. Raz na plusie, raz na minusie, raz na plusie, raz na minusie, prawda? Czyli ta sytuacja w tym moim konkretnie zadaniu nas interesuje. To sobie tak zaznaczymy, żeby było wiadome, że ze względu na to, że jest niemonotoniczny, to ja wybrałam Q na minusie. No to skoro tak, to ja mam jeszcze policzyć w ogóle A8. No to dokładnie tak samo będę robiła, czyli A8 to się równa. No mogłabym rozpisywać za pomocą A1, no ale jeszcze raz powtarzam, ja nie mam tu A1. Czyli ja sobie na przykład wybiorę A5, no bo piąty wyraz jest stosunkowo dość blisko wyrazu ósmego. Razy Q i teraz zgodnie z tą samą zasadą, co tutaj proponuję, mam tak 8, odjąć 5, wychodzi mi 3, czyli będzie Q do potęgi trzeciej. Czyli z piątego wyrazu, jak chcę się dostać do ósmego, to muszę zrobić tak razy Q i razy Q, prawda? Czyli dlatego mam Q do trzeciej. No to spoko. W takim wypadku będziemy sobie podstawiać, czyli A8 to się równa A5, czyli u mnie minus 3 razy, no i moje Q to będzie minus 1/2 do potęgi trzeciej, czyli mam minus 3 razy, przy potędze tutaj mamy o wykładniku nieparzystym, minus zostaje, czyli będę miała minus 1/8, jak podniosę do potęgi trzeciej, nie 1/2, czyli będę miała minus razy minus da mi plus, czyli ostatecznie mam wynik 3/8. No widzisz już, że ten wynik jest dodatni, prawda, ten wyraz jest dodatni, prawda, no a te wcześniejsze były ujemne, to ten ciąg sobie tak skacze, no nie, raz rośnie, raz maleje, raz rośnie, raz maleje, no w końcu tak się zachowuje ciąg niemonotoniczny. Zadanie 8. Dane jest równoległy bok ABCD, w którym prosta, zawierająca bok AB ma równanie 2x minus y równa się 4. Wyznacz równanie prostej zawierającej bok CD, jeśli D ma współrzędne minus 2,6. Czyli mamy wyznaczyć równanie prostej zawierającej bok CD, czyli ja napisałam w skrócie prosta CD. Otóż w zadaniu istotne jest, że jest to równoległobok. No więc ja taki równoległobok narysowałam. No mogłabym ten równoległobok narysować oczywiście w układzie współrzędnych. I tak, jeżeli analizujesz zadanie z geometrii analitycznej, która po prostu jest trudna, nie? To możesz sobie na początek zrobić tak równoległobok jak ja bez układów współrzędnych, ale jeżeli z tego nic nie będziesz widzieć, to wtedy zrób to porządnie w układzie współrzędnych. Narysuj tą prostą, zaznacz ten punkt. Może będzie lepiej dla oka. Dla Ciebie. Na razie zróbmy tak, czyli tak, mamy sobie równoległobok ABCD, no to podpisujemy ABCD, niech będzie i teraz tak, prosta AB, to ja muszę tą prostą zrobić, czyli ja popatrz, co ja robię, ja sobie przedłużam troszeczkę z tej strony i z tej strony, prawda, żeby tak było lepiej widać, czyli ta prosta, która zawiera bok AB, no nie, czyli jak ja ten bok po prostu przedłużę, no to mam prostą i ta prosta, mój drogi, ma równanie 2x minus y równa się 4. Fajne niby równanie, ale no nie najlepsza postać. Więc pierwsze, co ja bym tutaj zrobiła, to bym z tego równania chciała uzyskać postać kierunkową, czyli jednym słowem, co zrobić? Wyliczyć y. No to tak, minus y zostawiamy, czwórka w zasadzie jest po dobrej tutaj stronie, więc mogę przepisać, a to minus 2x teraz napiszę, no bo 2x przerzucę i będę miała na drugą stronę, jak przerzucę minus 2x. No dobra, no to teraz pomnożę przez minus 1 i będę miała y równa się. Zmienią mi się po prostu znaki. Minus 4 dodać 2x.
Od razu mówię, nie zostawiaj tak równania. Zapisz tak to równanie, żeby ono wyglądało ax plus b, no nie? Czyli najpierw, żeby były x, czyli 2x, później minus 4. No taka postać jest taka przyjemniejsza dla oka. No jesteśmy przystosowani bardziej, tak jakby przywiązani do tej postaci. No dobra. Czyli mamy tą prostą, ja w zasadzie mogę zrobić szałeczkę, to jest tutaj jej równanie, równanie tej prostej. No to co dalej? No potrzebujemy prostej CD. No to spróbujmy sobie tą CD wyobrazić, no to, to jest prosta, która zawiera bok CD. Wiemy o tym, że skoro to jest równoległobok, to jak sama nawet nazwa wskazuje, równoległobok, nie? Czyli proste, tutaj mamy równoległe, no bo boki są równoległe, równoległoboku. Czyli ja mogłabym napisać, że moja prosta AB jest równoległa do prostej CD, prawda? Prosta przechodząca przez punkty AB jest równoległa do prostej przechodzącej przez punkty C i D. No i teraz powinniśmy kojarzyć, jak to było, kiedy proste były równoległe. Był taki warunek w tablicach, możesz sobie znaleźć, że współczynniki kierunkowe muszą być takie same. Czyli teraz ten współczynnik kierunkowy to my przecież widzimy doskonale, bośmy sobie wzór przekształcili. To jest ten mój współczynnik, ja go tutaj mogę nazwać A1. Czyli jak ja chcę znaleźć tą drugą prostą, no to ta druga prosta będzie miała taki sam współczynnik kierunkowy. Mogę go podstawić tutaj dwójkę i będę miała to się równa A2. Czyli ta moja prosta szukana, która standardowo ma wzór AX plus B, będzie się zaczynała 2X plus jakieś tam B. Nie było jeszcze małej literki B w tym zadaniu, więc nie będzie kolizji oznaczeń, więc zostawię B, mogłabym napisać B2, nie ma to znaczenia. No, czyli to jest, mój drogi, ta moja prosta CD, ale jeszcze nie pełna, no bo jeszcze nie mam B. Co ja wiem o tej prostej? Popatrzmy, co mamy dane. No nie wykorzystywaliśmy tego, że jeszcze ten punkcik wiemy dokładnie, gdzie jest ten punkt D. A przecież moja prosta CD przechodzi przez ten punkt. No to ja mogę tutaj napisać sobie obok ten punkt. Wiemy, że punkt ma współrzędne x, y. No i ten punkt, skoro leży na prostej, no to spełnia jej równanie. Te współrzędne tego punktu, jak podstawię, spełniają równanie. No to podstawmy. Za y 6 równa się 2 razy minus 2 i dodać B. Czyli będę miała 6, to się równa 2 razy minus 2, mamy minus 4, dodać B. Przerzucę sobie to na tą stronę, żeby było szybciej, czyli będę miała 6 dodać 4 równa się B, czyli po prostu 10 to się równa B. No, czyli ostatecznie mogę napisać, że równanie tej prostej przechodzącej przez punkty C i D jak wygląda? 2x dodać 10. No i to jest odpowiedź do tego zadania, bo ja prosiłam o to, żeby wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez punkty C i D. Zadanie numer 9. To jest oczywiście z glenastosłupem, którego no nie mogło zabraknąć. Objętość glenastosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 4 pierwiastki z 3 cm sześciennych. Wiedząc, że wysokość tej bryły jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy, wyznacz pole powierzchni bocznej tego glenastosłupa. No, oczywiście musimy użyć wyobraźni i najlepiej by było sobie ten glenastosłup prawidłowy trójkątny wyobrazić. I jak już sobie wyobrazimy, no to dobrze by było tutaj na naszą płaszczyznę dwuwymiarową, jaką jest kartka, tablica, cokolwiek, jakby wykonać tutaj ten rysunek na płaszczyźnie dwuwymiarowej, prawda? No i teraz, popatrz, tak wygląda glenastosłup prawidłowy trójkątny. Przypominam, on w podstawie tutaj ma trójkąt równoboczny, czyli wszystkie krawędzie podstawy są takie same. Ja na jednej podstawie tylko zaznaczę AAA. Dalej, oczywiście, co charakteryzuje glenastosłup prawidłowy, trójkątny, że każda ściana boczna, no bo to jest glenastosłup prosty, każda ściana boczna jest prostopadła do płaszczyzny podstawy. A więc tutaj krawędź boczna jest wysokością, prawda, tego naszego glenastosłupa. No a co ja wiem? Ja przecież wiem w zadaniu, że nasza wysokość jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy. Czyli jak 2 razy dłuższa, no to ja po prostu, żeby uzyskać wysokość, muszę pomnożyć podstawę, konkretnie jej krawędź, przez 2. No bo mam wtedy 2a, 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy. No to, żeby policzyć pole powierzchni bocznej, no to przecież ja muszę wykorzystać tą objętość, która była podana w zadaniu, no muszę mieć A. Czyli przypominamy sobie wzór na objętość glenastosłupa dowolnego. Pole podstawy razy wysokość. No to podstawmy sobie.
Czyli tak pod objętość podstawiam cztery pierwiastki z trzech, już nie piszę jednostek, oczywiście po podstawieniu dorównania. Pole podstawy. W podstawie jest trójkąt niby jaki równoboczny. Jeżeli nie pamiętasz wzoru na pole trójkąta równobocznego, to po prostu skorzystaj z tablic, bo w tablicach on jest. Wzór jest a kwadrat pierwiastek z trzech podzielone przez 4. A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Razy wysokość. Ale ja za wysokość już wiem, co podstawić, bo skorzystałam z warunków zadania, czyli razy 2a. No to co dalej zrobić? Pierwsze, co ja proponuję, to jak jest mnożenie, to przecież ja teraz tą dwójeczkę mogę sobie skrócić z czwórką. I tu napiszę 2, tu napiszę 1. Dalej napiszę tak, 4 pierwiastki z 3 to się równa a kwadrat pierwiastek z 3 przez 2 razy, i uwaga, tu jest 1a, czyli napiszę a nad 1. Oczywiście, że nie musiałabym tak pisać, no nie? Tu jest 1a, więc ja po prostu napisałam sobie a nad 1 po to, że ja teraz w następnej kolejce sobie to pomnożę, żeby było wygodnie, czyli będę miała tak a do 3 pierwiastek z 3 podzielone przez 2. No to skoro tak, to mnożę obustronnie przez 2, żeby się mianownika pozbyć, i mam tak, 8 pierwiastków z 3 to się równa a do 3 pierwiastka z 3. Widzimy, że po tej stronie i po tej jest pierwiastek z 3, czyli ja mogę obustronnie przez ten pierwiastek z 3 podzielić. Mogę też sobie tak skrócić, prawda, ale wygodniej będzie, znaczy bardziej profesjonalnie to będzie zapisać, że dzielimy przez pierwiastek z 3. Teraz pierwiastkujemy trzecim stopniem, no bo chcemy a wydobyć, i popatrz, jakie piękne a nam się przytrafiło. A jest równe 2. No to skoro a jest równe 2, to wysokość jest 2 razy większa, czyli 2a, czyli 2 razy 2, czyli po prostu ta wysokość jest równa 4. No to teraz jak już mamy te najważniejsze rzeczy, które charakteryzują grania stosów, no to możemy zapisać pole boczne, pole powierzchni bocznej. Umówmy się, widać już tutaj na tym rysunku, że ścian bocznych są 3 sztuki, prawda? Ta z przodu tutaj i te, które są tam schowane z tyłu, czyli będę miała 3 razy, a ścianka boczna jest prostokątem o wymiarach a na h, czyli mam pole prostokąta razy h, no nie? Czyli będę miała 3ah, no to postawiamy 3 razy 2 i razy 4, czyli po prostu będziemy mieć 24. I na końcu pamiętaj, że musisz podać jednostkę, jest to pole, czyli wyrażone w jednostkach kwadratowych. U nas konkretnie są to centymetry kwadratowe. 24 centymetry kwadratowe, tyle wynosi pole powierzchni bocznej tejże bryły. Jako zadanie 10 przygotowałam takie zadanie specjalne, takie special for sytuacja, jaka jest obecnie na świecie. No, kto mnie zna, to wie, że potrafię być taka uszczypliwa czasem, chociaż w gruncie rzeczy jestem bardzo dobrym człowiekiem, potrafię być uszczypliwa i dlatego przygotowałam sobie takie zadanie. Otóż, w kolejce do szczepień o godzinie 11 stoi 8 osób, w tym pani Ola i pani Ela. Ile jest możliwości ustawienia wszystkich osób w tej kolejce, jeśli wiadomo, że obie panie stoją na początku kolejki, no bo muszą, prawda, panie, tutaj stać na początku kolejki z zachowaniem dystansu społecznego. No, wiemy, jaka jest sytuacja, prawda? Jest to zadanie z życia wzięte. Na maturze próbnej w marcu było zadanie z maseczkami, no więc stwierdziłam, a to niech będą teraz szczepienia, a nie zaszkodzi. Słuchajcie, to jest teraz ten temat, te czasy nasze, tak jakby ja nie chcę, żeby to wszystko, co się dzieje, spowodowało wśród ludzi podział, ale tak się dzieje, prawda? Więc dlatego ja nie opowiadam się po żadnej stronie. Uważam, że każdego to jest indywidualna sprawa, czy się szczepie, czy się nie szczepie. Tak chciałam to dodać. No dobra, wracamy do matematyki, która przede wszystkim matematyka jest nieomylna, kochana, cudowna i zawsze matematyka preferuje prawdę. Zapamiętajcie sobie, prawda. To jest cenne słowo w dzisiejszych czasach, prawda. W kolejce do tych szczepień niech będzie, stoi te 8 osób, w tym pani Jola i pani Ela. No to skoro stoją 8 osób, to ja je wszystkie mogę sobie ustawiać, nie? W związku z czym to jest typowe zadanie na regułę mnożenia. Czyli rysuję sobie tą kolejkę do sklepu, do szczepień, do czegokolwiek, prawda? Kolejka ogólnie. Więc rysuję sobie tą kolejkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oczywiście, to miejsce jest pierwsze, to miejsce drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. Mogę sobie podpisać, bo to jest ważne, że te dwie panie stoją na początku kolejki. Tak sobie wymyśliłam, że dwie panie stoją na początku tej kolejki. Co to znaczy na początku? No i oczywiście z zachowaniem dystansu, prawda, żeby się, broń Boże, jedna do drugiej nie zaraziła. No więc z zachowaniem dystansu stoją sobie dwie panie, tylko że ja nie wiem, która pierwsza, a która druga stoi, prawda? W związku z czym, popatrz, na pewno na tych dwóch miejscach stoi pani Jola plus pani Ela. Ale pierwsze miejsce ja mam do wyboru, no bo albo ustawię Jolę, albo Elę. Czyli tutaj mam dwie możliwości, ale jak już tu ustawiłam Jolę, no to Ela już tutaj musi iść na drugie miejsce. Czyli w drugą kratkę wpisuję jeden. No dobra, a co dalej? A dalej, a niech się ustawiają jak chcą, pani Eli i pani Joli to już dalej nie przeszkadza. Ważne, że one mają stać na początku tej kolejki do tych szczepień, bo się chcą pierwsze zaszczepić, prawda? No więc pozostałe osoby ustawiamy sobie jak chcemy, pozostałych osób jest sześć. Czyli na tym miejscu tutaj, trzecim, mogę wybrać jedną osobę z sześciu, na tym czwartym jedną osobę z pięciu. Później cztery wpisuję, później trzy, później dwie, no i na końcu zawsze mi jakaś tam zostanie, to stoi na końcu. No więc musimy tylko to pomnożyć, czy mnożymy w głowie, czy pisemnie, czy przy użyciu kalkulatora. 2 razy 1 ja sobie pomnożę, to jest 2. I teraz 6 razy 5, 30 razy 4 mamy 120, razy 3 mamy 360 i razy 2 mamy 720, czyli tutaj mamy wynik taki 1440 możliwości. No czasem nam się to nie chce wierzyć, że tak dużo jest tych możliwości ustawienia zaledwie 8 osób w kolejce, przy czym jeszcze, uwaga, jeszcze mamy warunek zadania, że pani Jola i Ela stoją na początku kolejki, a gdyby nie wiadomo było, gdzie one stoją, to byłoby jeszcze więcej tych możliwości. No taka, kochana, jest ta nasza kombinatoryka. Słuchajcie, czas zakończyć te nasze pewniaki maturalne. Jeszcze raz powtarzam, żeby dobrze przygotować się do matury, to uczyłeś się zapewne przez cały rok, o ile nie przez 3 lata, 4 lata tej matematyki, prawda? Natomiast tutaj jesteśmy już na finiszu. Finiszujemy i chcemy tą maturę zdać jak najlepiej. Ja, moi drodzy, wszystkim mam naprawdę z całego serca, jestem osobą prawdomówną, więc mówię to z czystego serca, wszystkim Wam życzę, tym, którzy się przygotowują do matury, którzy poświęcają swój czas na naukę, bo wiedzą, że dzięki temu coś mogą w życiu osiągnąć, prawda, dostać się na uprawnione studia, czy dostać wymarzoną pracę, to ja wszystkim tym osobom życzę wielu sukcesów na maturze, nie tylko z matematyki. Życzę Wam w ogóle, żebyście zdali maturę, słuchajcie, i będę mocno trzymać kciuki za to, żeby ta matura zakończyła się wynikiem pozytywnym. Tego bardzo z całego serca Wam życzę. Ale przy tej już okazji chciałam tutaj dopowiedzieć, że bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, kochani fani, bardzo Wam dziękuję, moi kursanci, moi uczniowie, moi fani z YouTube'a, prawda, z fanpage'a, w ogóle wszyscy, którzy się ze mną uczą, to wiecie, to jest wielkie wow dla mnie, że tyle młodych osób chce właśnie mi zaufać, przecież jest masę osób, które uczą matematyki, a właśnie mi zaufaliście, cieszy mnie to, no jestem taka, jaka jestem, dosyć ekscentryczna, niektórzy to pewnie już zauważyli, niektórym się to podoba, może którym to przeszkadza, przepraszam. Każdy ma swoją osobowość. Bardzo dziękuję za wszystkie piękne komentarze, za wszystkie wiadomości, które mi wysyłacie, że jestem taka niezastąpiona, że po prostu jestem najlepszą matematyczką. No to po prostu miód na moje uszy. Miód malina, takie rzeczy słyszeć. Po prostu to mi daje taką motywację, takiego kopa, wiecie, do działania, do tego, żeby robić jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, po to, żeby uszczęśliwić wiele osób. Wiecie, ja chcę dla Was jak najlepiej. Zawsze. Robię tyle rzeczy, bo chcę pomóc tylu osobom, ile osób tego będzie chciało właśnie. Chciałabym też zmienić ten światopogląd, że o, matematyka, nie, czarna magia, ja się jej nie nauczę, no nie ma szans, nie ma szans. Jest szansa, bo matematyki da się nauczyć, tylko trzeba mieć podejście, trzeba poczuć to, prawda? Ja staram się Wam przekazać mojego powera, staram się przekazać, mam nadzieję, że mi się to udaje. Dziękuję Wam. No, pojawiały się takie komentarze, że proszę Panią, jak ja Panią kocham, czy jak ja Pani kocham sposób tłumaczenia. No słuchajcie, no normalnie chciałam powiedzieć, że mój mąż nie jest zazdrosny o takie komentarze, więc możecie mi to pisać. Możecie mi tak słodzić, bo ja to bardzo lubię. A w ogóle to mój mąż jest bardzo zazdrosny, ale akurat o takie komentarze
komentarze na Facebooku, czy tam też na właśnie na YouTubie, nie jest zazdrosny, więc pozwalam Wam wyrażać miłość do mnie, tak jak ja wyrażam miłość do Was przez to, w ogóle miłość do każdego człowieka, przez to, że staram się robić coś dobrze i coś ofiarować z siebie, bo to jest, wiecie, cenne w życiu, żeby drugiej osobie coś ofiarować. I poprzez moje filmy też chcę właśnie to Wam pokazać, że w życiu to nie tak, że kasa się liczy, to nie tak, że dobry samochód, to nie tak, że wymarzone wakacje. Wszystko jest ważne, bo każdy człowiek potrzebuje, wiecie, mieć jakiś luksus, nie, jakiś taki reset. Owszem, ale najważniejsze jest to, żeby być dobrym człowiekiem, bez względu kim jesteś. Czy jesteś, czy będziesz kiedyś sprzątaczką, czy będziesz wielkim naukowcem, czy będziesz pracował w banku, bez względu na to. Pamiętaj, że być dobrym człowiekiem, rozwijać się w swoich pasjach, dawać innym szczęście, dawać innym zadowolenie, miłość, to jest cenne w życiu. I to też przez moje filmiki próbuję Wam przekazać. Drodzy moi kochani, uczniowie, trzymam mocno kciuki, powodzenia!